No dobra, mój ulubiony, czekoladowy. Mega dobry, a ja czekoladowy najlepszy. Chodź, to biały jest najlepszy. Nie! Sak! Powiedziałam nie! A jeśli ani nie brązowy, ani nie biały, to może strawberry. Ten smakuje jak lody za dzieciaka. Fresh, ale dla mnie najmocniejszym faworytem jest ten oto przystojniak. Nie zapromowałbym wam lodów, które nie są dobre. Czy zweryfikowalibyście to szybko i uznalibyście, że są niedobre? A ja gadałem farmazonę. Zapakowałem pieski, bo jedziemy na spacer, ale przejazdem przez Criminals. Znacie miejsce bardzo dobrze, ale akurat nie o tym. Nie powiedziałem Damianowi ani słowa o tym, że mam zamiar współpracować z marką Coral. Musisz obczaić. No obczaj. Dobre, zepsute, nie wiem. Zepsute? Nie. Chyba nie. Nie, no dobre, 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 no. Jak nie zepsute, to dobre. Chodź tu, Kubuś. A ty lubisz czekoladę, czy nie? Lubisz. Dobre? Zepsute? Dobra. No i elegancko. Akceptacja jest. Zmierzając do sedna i podsumowując, to nie wiem, czy w firmie Coral jest takie stanowisko, nazywa się designer lodów, ale jeżeli jest, to uściśnijcie mu ode mnie rękę i powiedzcie, że naprawdę robi dobrą robotę. W każdym razie, ten jak coś jest o smaku fresh, takie trio, powiem wam, że jest dobre. Serio dobre. Spróbujcie sami, te lody dostępne są praktycznie we wszystkich sklepach. Zimno w zębach. Dobra, zaczynamy. Tokio Drifcie, czyli S15 Sylwii. Mordki, dosłownie 2 godziny temu wylądował nasz samolot prosto z Dubaju. I wiecie co? Nie mogę dla was prowadzić odcinka taki zarośnięty, cały tydzień się nie strzygłem. Świadczyłoby to o braku szacunku do was. Teraz będzie elegancki fejdzik. No, póki co nie jest najlepiej, ale gwarantuję wam, że jeszcze 5-10 minut i będzie zajebiście. Oprócz tego, w przeciągu tych 2 godzin zdążyłem również wypłacić z banku troszeczkę żywej gotówki w ilości 400 tysięcy złotych. S15 Mona Lisa. Jakkolwiek nieautentycznie brzmię w tym, co mam na głowie, to obiecuję wam, że w tym odcinku w naszym posiadaniu znajdzie się legendarne S15 Sylwia. Ale o tym porozmawiamy za chwilę, bo póki co mamy do rozwiązania spór na linii ja i sprzedający. Ponieważ ja uważam, że sprzedający S15 powinien ją do nas przywieźć. A sprzedający S15, jak pewnie możecie się domyślać, może uważać inaczej i uważa inaczej, że my powinniśmy po nią przyjechać. I wiecie co? Mam zamiar teraz do niego zadzwonić i zaproponować mu grę w kamień, papier, nożyce do jednego. Czy to my całą ekipą jedziemy odebrać S15, czy on przywozi S15 do nas. Mordo, jakkolwiek obecnie brzmię nieautentycznie, a przede wszystkim wyglądam nieautentycznie, to dzwonię do ciebie, żeby ustalić, że to ty przywieziesz S15 do mnie. Mordzie, ale droga jest ta sama w obu kierunkach, słuchaj. Czyli ty uważasz, że ja powinienem przyjechać, a ja uważam, że ty. W związku z tym ja mam na to rozwiązanie. Gramy w kamień, papier, nożyce do jednego. Jeżeli ja wygram, to ty mi to wieziesz, a jeżeli ty wygrasz, to ja jadę do ciebie. Wygramy, dobra. Do jednego. Niech będzie. Mam świadków. Kamień, papier, nożyce. Ej! Oszukiwał. A dobrze, nic się nie zacięło, dobrze było. Dobra, zaraz będę dzwonił ze szczegółami. Póki co muszę się dociąć do końca. Chyba, że mam tak przyjechać. Dobra, nie pogrążam się dłużej, nie rób screenów. Zaraz dzwonię. Uważam, że to było k***a oszukane. Bo się k***a zacięło. Ale przemyślałem to i skoro mi się zacięło, to i jemu się zacięło. A zostawił piąchę, a ja dałem nożyce. No to honorowo, my jedziemy. Gdzie jedziemy? Aż za Warszawę. Która jest godzina? Jest godzina 16. Kiedy dojedziemy? Prawdopodobnie dopiero pod wieczór. Czemu jedziemy? No bo musimy coś kupić. Czemu jedziemy po raz drugi? No dlatego, że przegrałem w kamień, papier, nożyce. Wracamy do poprzedniego punktu. Dlaczego jedziemy? Żeby coś kupić. Nissan S
15, Sylwia. Moi kochani, powiem wam szczerze, że zaczyna się nam robić całkiem niezła kolekcja na tym kanale. Jakby patrzeć na same Japońce, to mamy starą Suprę, która notabene kończy się już przekładać. Mamy nową Suprę, która cały czas się składa i niedługo z niej film. Mamy RX7, która jest na ostatnim etapie składania się. Mamy S13 Deniuka, mamy S13 Smurfa, a teraz do naszej kolekcji dołącza jeszcze, moi kochani, szósta sztuka, czyli S15 Sylwia, która w tym materiale, tak jak pewnie zobaczyliście po miniaturce, stanie się Monalizą. Bez zbędnego przeciągania wbijam do środka i jedziemy, bo przed nami naprawdę długa droga, a ja zrobię dla was w tym materiale coś, co na pewno będzie cieszyć, no nie wiem, czy oko? Do tego przejdziemy później, ale na pewno fanów marki Szybcy i Wściekli i tych, którzy wychowali się na Tokio Drifcie, będzie cieszyć w serduszku. Lecimy. No i znajdujemy się w świecie wielkich pieniędzy, seksu, biznesu. Tak. Przedsiębiorcy z... Gdzie my Polska. Jesteśmy? No co, ty nie wiedziałeś? Jesteś nie. W takim miejscu. Przywiozłem ci Mavericka. Zaraz wam wytłumaczę, co tutaj robi Maverick. Ta tęcza to jest jednoznaczny znak. Jeszcze druga się pojawia, żeby kupić samochód. To jest ten czas. Nie, o zachodzie słońca. Znaleźliśmy się w miejscu wręcz wirtuozerskim. Zobaczcie, jaki wielki plac. Tutaj ewidentnie na inicjacji to z 8 dych jest. Chłopie, ja nie wiedziałem, że takie miejsca się w Polsce znajdują. Zachód słońca, tęcza, równy asfalt, opony i zapach palonej gumy. To zwiastuje Nissana Sylvia S15. YouTube ksywę Mister 2JZ. Ludzie, będziemy to teraz zrzucać z lawety. S15 Monaliza dołącza do naszej skromnej YouTube'owej kolekcji. Miałem wam powiedzieć, co z Maverickiem. Otóż, moi kochani, ja zamówiłem nowego Mavericka. Jesienią chcę znowu pojechać na Maroko, moi kochani. Chcę znowu pojechać do Afryki i chcę pojechać nowym Maverickiem 2022. Powinienem przed tym wyjazdem dostać już nową sztukę. W związku z tym mojego Mavericka zostawiam Marcinowi, gościowi, który sprzedał mi S15 Monę, którą widzicie teraz za mną, i ten uśmiech na moim ryju, moi kochani, wierzcie mi, że jest maksymalnie k***wa autentyczny. Marcin strasznie chciał mieć Mavericka, ja uznałem, że teraz nie będę jeździł Maverickiem, a później będę miał już nową sztukę, więc zostawiam go jemu. Do tego wszystkiego Marcin twierdzi, że jak tylko będę chciał, to mogę od niego tego Mavericka z powrotem odkupić. Więc coś na tym kanale po raz kolejny, moi kochani, się zmienia. Ale to, co jest najważniejsze dla mnie w tym odcinku i w tej chwili, to że przy tym pięknym zachodzie słońca właśnie ściągamy S15 z lawety. Do tego wszystkiego znajdujemy się w pięknym miejscu, świeżo wylany asfalt, i skorzystajmy jeszcze z paru minut tego światła, które tutaj jest, żebyśmy nagrali, jak ten samochód podaje. 2JZ, jaka moc, no jaka by mogła być. Cały setup przygotowany na 1000 koni mechanicznych. Labuda, arcybiskup 2JZ. Garnąć.
jeszcze, bo nie ma już paliwa. Dzięki Ale Bogu. Jak to za stary. Jak ja się boję, to jest grubo. Dobra, chłodzę go i wysiada. Giera ściągana, to jest zajebista rzecz. Tak się często. GoPro ile opony załapało, patrzcie. Pokażę. Widzicie to? Ledwo parę kółek zrobiłem, patrzcie co ściągam z GoPro. Ile ci dać hajs, zanim się rozmyślisz. Człowieku, ja tutaj patrzyłem i myślałem, że za mało dostanę, co ty wyprawiasz. Ja tyle czasu jeżdżę, nigdy w życiu antylaga nie włączyłem, bo mi szkoda było, to nie? Motoru, a ten dopiero wsiadł, od razu antylag poszedł. Tutaj jest system komunikacji między spoterem a kierowcą oraz między kierowcą a pasażerem na bazie telefonu. I to jest dobre pod tym względem, że na przykład mogę sobie zadzwonić do ziomka, który na przykład ogląda transmisję na żywo, gdzieś siedząc w ogóle w innym kraju na przykład, no nie? I dzwonię do niego i on mi mówi o tym, co się dzieje na transmisji na żywo. Na przykład podaje mi live wyniki tego, co się dzieje, jaki kto miał przejazd, co mówią komentatorzy i tak dalej. No nie? Możesz albo bardzo profesjonalnie podejść i słuchać wyników, możesz też na przykład rozmawiać z żoną. Ona dzwoni i mówi: co robisz, kotek? A ty nie chcesz się przyznawać, że właśnie wydajesz setki p***ne tysięcy złotych na drift i mówisz: no jadę właśnie w autobusie, wiesz, jestem ten... Zajebisty jest właśnie ten system, to jest z tej racji, że nie tracisz zasięgu, wiesz, nie? No tak jak na Kielcach ktoś na krótkofalówce był i tak nie słyszysz, a tutaj wszystko słyszysz. To jest ogólnie z GT3 z wyścigów zaczerpnięte i wiesz, nie? Kiedy stajesz w nocy do kibla i nie chcesz nikogo obudzić. No i co? Ja mam to, a ty to. Niestety. I jeszcze tamto. Niestety. Jakoś to będzie. Chciałbym ją kiedyś jeszcze odzyskać. Będę musiał chcieć sprzedać. I przy okazji, kiedy chłopaki kończą spinać się, to chciałbym wam pokazać, przedstawić drugi zakup tego dnia, a mianowicie, moi kochani, naczepa, laweta, zabudowana, nie plandeka. Nawet się nam wszystko pięknie porymowało. Powiem wam szczerze, że jakby dużo zaczyna się tego robić do wożenia, a uwaga, spoiler jest taki, że będzie coraz więcej. Mega jaram się tym, że jakby troszeczkę sobie budujemy taką kolekcję samochodów tutaj na kanale. Nie powiem wam jeszcze, co to niedługo będzie, ale będzie syto. No i chciałbym, żeby to wszystko jeździło tak fajnie po prostu. Na zasadzie na przykład S13 tutaj, na lawecie, na grzbiecie. A w środku tutaj na przykład schowana S15. To się da otworzyć do góry, tak żebyśmy mieli po prostu tutaj widoczek piękny. Do tego wszystkiego naczepa się tak opuszcza i jest bardzo płaska, więc będzie się łatwo wjeżdżać. A wracając jakby do tego tematu, to mega jara mnie to, że budujemy sobie tutaj taką małą kolekcję samochodów na kanale. Kurde, jest tego naprawdę już coraz więcej. Są różne samochody, są niemieckie. O wielu samochodach tutaj na kanale nie macie jeszcze pojęcia, nie przedstawiałem wam ich jeszcze i chyba będę to niedługo musiał zrobić. Wiele osób pytało o taki film, w którym przedstawiam wszystkie swoje samochody, czyli organizuję, żeby wszystkie przyjechały na jeden plac i wszystkie je przedstawiam. W związku z tym, że powoli się wszystko kończy budować, no to chyba zrealizuję dla was taki film. A tymczasem chciałem, żebyście wiedzieli, że jeżeli będziecie widzieć taką naczepę przypiętą za lawetą, no to na 90% to jesteśmy my. Naczepa na chwilę obecną jest biała, natomiast później przywdzieje jakiś kolor, który będzie pasował do samochodu. Któregoś. Albo wszystkich. No jeszcze nie wiem. Fajna, co? Luks. Luks? No Mavericka by się taka przydała. Kawiem papier? Rano byłem w Dubaju. Wsiedliśmy do samolotu, w którym nie zwykłem spać. Wysiedliśmy z niego, obciąłem się. Pojechaliśmy odebrać auto. Okazało się, że drugie jest gotowe. Właśnie po niej jedziemy. Będziemy w domu o 4:00. Tak, o 4:00. O 4:00 to my w Kielcach będziemy. Dobra,
to już jest ostatni przystanek dnia, właściwie nocy dzisiejszej. Moi kochani, przypominam, że my dzisiaj rano byliśmy w Dubaju jeszcze tak naprawdę. 711 koni i 742 niuta momentu obrotowego. W tym momencie u góry wyświetla się wam wykres. Nerw był na dużym serwisie, plus na wymianie turbiny i paru innych pierdołach. I to jest ostatni przystanek nocy dzisiejszej. W tym oto skromnym składzie jedziemy na Kraków i powiem wam szczerze, że mnie już przed chwilą łapała ta faza, którą pokazywałem wam parę odcinków temu właśnie przy okazji Smurfa, czyli to co widzicie teraz na przebitkach. Absolutny Armagedon i apogeum śmiechu. Ostatnie procenty energii, które miałem dzisiaj w nocy. Jedziemy na Kraków i widzimy się już jutro. Ty! Idę spać. Weźciu! A czemu mamy drzwi wymienione? Długa historia, mordo. Dzień 2. Moi kochani, znajdujemy się u Damiana w Criminals Detailing. Ja powiem wam szczerze, musiałem to odespać, więc jest koło południa i jest skuter wodny. Moi kochani, kto śledzi mojego Instagrama, ten wie, a kto nie śledzi, ten powinien zacząć, bo wtedy by wiedział. Trafił w moje posiadanie skuter wodny od Kanama. Do tego wszystkiego, moi kochani, jest to 300 RX Spec, także skuter, który już naprawdę, naprawdę syto po... No i nie mogło być inaczej, prawda? Illegal Night, jasno powiedziane. Teraz nie ma 300, tylko 320 koni. Chłopaki robią tutaj już od samego rana. W porządku jest, dobrze, dobrze robią. Stoi tutaj też Smurf, który na ostatnim treningu ucierpiał i ma teraz zmienione drzwi. Trzeba je okleić na niebiesko i zamontować. E63 AMG, klientowa fura i uwaga, tu działają specjaliści. Ludzie ogromnych ambicji, wielkich pieniędzy, sukcesu i wszystkiego, co związane z najlepszą możliwą motoryzacją na świecie. Nie no, a tak na zupełnie poważnie, chociaż to było na poważnie, żeby nikomu nie ujmować. S15 została już, moi kochani, ogołocona z okleiny. Chłopaki robią to od samego rana. No i rzeczywiście cała okleina zeszła. Pod spodem kolor z palety Porsche GT4. To jest kolor, który możecie kojarzyć właśnie z takich torówek od Prosiaka. No i samochód już nie ma totalnie żadnej okleiny na sobie w tym momencie, tylko i wyłącznie lakier. Ma już zdjęte lusterka. W tym momencie Łukasz tam sobie zdejmuje klamkę. No i co? No i ponownie, jak to u chłopaków, misja one day, czyli w jeden dzień, dzisiaj wieczorem, ten samochód, no właśnie. I teraz to, co jest w tym wszystkim najciekawsze. Patrzcie to, bo to jest kolor, który fani marki Szybcy i Wściekli na pewno bardzo dobrze kojarzą. On chyba nie był nigdy użyty na żadnym innym samochodzie w Szybkich i Wściekłych oprócz Monalizy w Tokyo Drifcie, czyli S15 Sylvii. No i my mamy, tak się składa, całą rolkę tego właśnie koloru i w ten właśnie kolor dzisiaj S15 zostanie ubrana. W połączeniu, no właśnie, dość... W połączeniu z, no właśnie, kolorem, który tak oczywisty w połączeniu z tym nie jest. Co, zepsułem? Nie, to się podgrzeje i będzie dobrze. A mianowicie pomarańczowy, no i do tego wszystkiego jeszcze biały i czarny kolor, który również na to oklejenie siada. I teraz tak, można by powiedzieć, no jakie to będzie brzydkie. I wiecie co? Muszę się z wami zgodzić. 2004 rok, w momencie kiedy wychodził Tokyo Drift, to rzeczywiście było piękne, ale style w tuningu się zmieniają. Zauważcie, że lata 80. to były swoje prawa, 90. rządziły się swoimi prawami, 2000 wczesne rządziły się takimi prawami, a teraz wygląda to zupełnie inaczej i za 20 lat pewnie znowu będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ale my bardzo chcemy oddać hołd po prostu S15 Sylvii z Tokyo Drifta i dlatego robimy to właściwie tylko i wyłącznie na zajawkę, tylko i wyłącznie, żeby sobie zrealizować takie marzenie z dzieciństwa, bo kiedy ja miałem 8, 10, 12 lat i oglądałem Tokyo Drifta, to nad łóżkiem miałem właśnie 350Z DK'a, Lancera Evolution przerobionego na tył napęd Shona bodajże, czyli głównego bohatera, oraz właśnie najsłynniejszą z tego wszystkiego Mona Lizę, która ucierpiała na pierwszym parkingu. No tylko my mamy troszeczkę mocniejszą, bo tutaj dużo kuniów, tam był silnik RB26, więc tam tych kuniów aż tyle nie było. W każdym razie będzie zajebiście i myślę, że robimy coś legendarnego na polskim YouTubie. No bo tak jak mówię, nie będzie to piękne i później zmienimy to w zupełnie inne oklejenie, ale tak, żeby oddać cześć, hołd
S15 Sylwii. Zrobimy ją dla was. I ją pojeździmy. No i się nam rozpadało. A jak się nam rozpadało, to wypadałoby wejść do garażu. A w garażu praca trwa, Kuba oklejać na pi***. Ty, tamta strona jest już gotowa, stary. Moi nie kochani, lewa strona, no nie jest taka gotowa jeszcze do samego końca, 50%. Ale 50% jest gotowa i zobaczcie. I powiem wam, że zrobiliśmy to na fazę, wiedząc, że to nie będzie za dobrze wyglądać. A tu k***a niespodzianka, bo nie wyglądasz tak źle. Powiem wam, że ten pomarańczowy jest fajny. Oczywiście to wszystko to jest, pamiętajcie, styl tuningu 2004. W każdym razie w momencie, kiedy się tutaj podokładało napisy, takie białe, kontrastujące, ten niebieski w ogóle bardzo fajnie kontrastuje z klatką, która jest taka mega odblaskowa. Zderzak przedni jeszcze nie jest zrobiony. Zobaczcie, że też zmieniliśmy felgę na tą, która była na Smurfie. Ona tutaj pasuje jeszcze bardziej, jest jeszcze lepszy spasik. No i moim zdaniem wzór jest o wiele ładniejszy. To powiem wam, że ten samochód ma potencjał. Nawet w tym oklejeniu. No i ta strona się jeszcze robi, a mianowicie tu się coś ratluje. Co się ratuje? Wszystko jest elegancko. Bardzo dobrze robią. Dobrze, dobrze robią. Oni tylko ratlują i ratlują! I ratlują i ratlują! Co się tylko ratlują? Za szeroko. Takie ładne były, japońskie. Pasowałyby jak znowu. Mission fail. Znasz taki słynny obraz z uśmiechniętą babką? Mona Lizę? Ten wózek to Mona Liza driftingu. Han go podrasował. Golkowicki ham! Nie no, jesteśmy we fragmencie filmu, na który chyba wszyscy czekali najbardziej. Po pierwsze, jest już gotowa, ale zaraz pokażę wam ją w całokształcie. A po drugie, jedziemy na tor. Trochę poupalajmy i to w sumie k***a nie tak trochę. O, ja pa, bo ja poluzuję, ty odkręcisz się, nie, nie, nie. Daj, pa. Jak? Kto to d***ał? Mariusz Pudzianowski? Aż się osmarkałem. By nic nie dało, on był drugi w kulach. Nikt by tego nie odkręcił, k***a, jakby nie był drugi. No. To by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Ja poluzowałem. Tak, ja mówię i teraz trafił na niego, nie? Dawaj, bo mi zablokują instrybutor. Słuchaj, przyszedłeś na gotowego, no. Co ci mam powiedzieć? Ile za tankowanie wszystkiego? 1200 zł. Ale zatankowaliśmy tylko kanistry. Bo w bakach jest polane. No, taki wyjazd, licząc, że S15 pali etanol, a nie zwykłe paliwo, które jest w cenie 12 zł za litr. Ty k***a, to niewiele drożej niż... Niewiele drożej niż normalne paliwo, jak teraz o tym myślę. To cały wyjazd, jeśli chodzi o samą wahę, będzie ze 3000 zł. Pojechaliśmy i to w miarę na czas. I wiecie co? Misja drift się dzisiaj odbędzie. Rozpakowujemy to wszystko i zaczynamy. Ale ma furę do jeb... Ignition. Zbiornik z paliwem. Poznajesz ją? No i teraz już poznaję. Wyszło jeden do jednego, żeście zrobili, co? Mona Liza.
Felgi tylko. No to felgi też kupiłem, te, które były w Monalizie, ale nie pasował rozmiar. Ale zamówiłem już z Wielkiej Brytanii i założę jeszcze felgi z Monalizy prawdziwe. Zrobione na zajawę, ale z miłości do filmu Tokyo Drift, na którym się wychowałem. Zobaczcie, że każdy pasek jest praktycznie identyczny jak w filmie. Tu macie identyczne paski, identyczny pasek jest tutaj i identyczne rozłożenie napisów, jeśli chodzi o tych sponsorów, którzy brali w tym udział. Nawet blenda jest taka sama i nie zmienialiśmy na niej napisów. Z boku, zobaczcie, klamka, podkolor, wszystko tutaj z boku jest oklejone przez chłopaków, tak jak być odklejone powinno, odklejone, oklejone w filmie. No jedyne co, no to tamta miała jakieś marnego RBK 500 koni, a tu mamy 2JZ, który tych koni ma na jeb... Fajnie, że się podoba i powiem wam szczerze, że to było zrobione na bekę i byłem pewien, że to będzie tragicznie wyglądać, że zrobię to tylko i wyłącznie z sentymentu do Tokyo Drifta, a w rzeczywistości ten samochód mi się podoba. W sensie, nie wiem jak to wygląda na nagraniu dla was, ale dla mnie wygląda zajebiście na żywo i każdy, kto do niej podchodzi, też mówi, że jest zajebiście na żywo. Oczywiście zmienimy okleinę, żeby też nie robić takiego topowego copyrighta tego filmu. Zrobimy na coś fajnego ją w przyszłości, ale na razie mamy szybkich i wściekłych Tokyo Drift. No i co? Pozostaje wziąć kierę, przebrać się i poupalać. Uzbroiłem się w coś, co dla was testujemy po raz pierwszy, a mianowicie założyliśmy mikrofon tutaj, do wnętrza kasku. Tak jeszcze nie próbowaliśmy, nie wiem jakiej jakości jest ten dźwięk, ale myślę, że lepszy taki niż żaden. Mam na kolanach kierownicę, jestem już cały opięty w pasy, w kombinezonie, w kasku. Wpinam kierę. Jestem już na prostej startowej, gdzie pozostaje mi dogrzać opony. Chociaż troszeczkę wczuć się w samochód, bo tak naprawdę na torze będę nim jechał pierwszy raz w życiu. Zrobić kilka bączków, a później spróbować przejechać trasę. Pewnie pierwszy przejazd będzie mocno zachowawczy. Spróbujmy. Przejazdu i spróbujemy się rzucić na początku z prawej strony, tak żeby zobaczyć co się dzieje z tym samochodem i jak on zachowuje się przy troszeczkę wyższych prędkościach niż kręcenie bączków w miejscu. Dobra, jedziemy. Jedyna, nitro. Na pewno ta skrzynia sekwencyjna, to jest niesamowite, że tam jest wpad w dwójkę. Widzicie to teraz na przebitce, a ja tylko robię cyk i mam dwójkę. To jest bez porównania 100 razy lepszy system niż w przypadku skrzyni zwykłej. Jeżeli ktoś mówi, że to nie robi dużej różnicy, to kłamie. Albo po prostu nie jeździ. Niesamowite jest też to, jak ten samochód został zbudowany, jeżeli chodzi o technologię, bo dostał teraz naprawdę solidny a olej ma 99 stopni. Więc powiem wam, że to chyba ta sama temperatura, która panuje teraz tutaj, w kabinie. Wypadałoby, żeby o Sylwii S15 troszeczkę pogadać. Może zacznijmy od tego, że praktycznie wcale nie wychodziły w układzie z kierownicą na lewą stronę. Tylko i wyłącznie jedna wersja specjalna wyszła z LHD. Naprawdę było tego niewiele, jest to samochód totalnie nie do dostania. Wszystkie wychodziły praktycznie w wersji RHD, tak samo jak i ta, która przyjechała do nas tutaj z Japonii. Mało tego wszystkiego, że jest to Mona Lisa z Tokyo Drifta, to jeszcze do tego wszystkiego naprawdę ten samochód przyjechał tutaj do Polski z Japonii.
do 2002 roku te samochody wychodziły na rynek do sprzedania. Także ta buda ma już 20 lat, ale jak dla mnie 20 ponadczasowych lat. Standardowo 250 koni w wersji turbodoładowanej z silnikiem 2-litrowym. Tutaj 3-litrowka. Ja to już na polskim YouTubie powinienem mieć ksywę Mr. 2JZ. Do wszystkiego, co się tylko da, staram się właśnie ten silnik, z uwagi na to, że jest on bezawaryjny, łota, niesamowite moce, a do tego wszystkiego jest legendarny i ja, zwyczajnie, go kocham. Nikomu nic do tego, ale spokojnie, niedługo pojawi się V8-ka i to olbrzymia V8-ka, ale to mały spoiler tego, co w przeciągu najbliższych miesięcy wejdzie dla was na kanał. S13 na moim podkoszulku. To jest samochód o wiele starszy. Ten konkretnie z roku 89. Później mieliśmy jeszcze S14 i później S15, która dzieli z tym wszystkim tą samą podłogę. Ale nie można tego powiedzieć o tej sztuce, która znajduje się za mną. Ta całkowicie przystosowana do driftu. Na chwilę obecną mapa skręcona na około 850-900 koni mechanicznych plus strzał z nitro w wysokości koni mechanicznych 70. Czyli mamy tutaj w okolicy 950-970 koni. Ale cały motor, który pod tą maską się chowa, jest przystosowany, tak samo jak i w Newku, do ponad 1000 koni mechanicznych. Więc ten 2JZ z tym samym kolektorem, z praktycznie identyczną turbiną co Newku S13, mógłby po prostu trafić na rolki i zostać podkręcony przez tunera do ponad 1000 koni mechanicznych. Nie jest to dla niego żaden problem, cały setup jest tutaj do tego przystosowany. Moi kochani, ta S15 została zbudowana w Szwajcarii. Centralnie tak samo jak są budowane Rolexy, jak są budowane najlepsze na świecie szwajcarskie zegarki. Budowany był przez rok, przez poprzedniego właściciela. Zamówił go w Szwajcarii ponad rok temu i odebrał ten samochód. W budowie wyszedł, uwaga, blisko 800 tysięcy złotych. Tyle, blisko tyle, bez paru tysięcy złotych, ten samochód wyszedł w budowie w Szwajcarii. Moi kochani, troszeczkę plany mu się pozmieniały, zmieniły mu się priorytety. Do tego wszystkiego poprzedniemu właścicielowi za chyba 2 tygodnie przychodzi na świat dziecko. No i ja stałem się szczęśliwym posiadaczem tego samochodu. Był telefon, że jest do wzięcia o wiele taniej niż wyszła w budowie. I był telefon, że ten samochód ma zrobione praktycznie tylko i wyłącznie 6 motogodzin. A jak do mnie trafia taki telefon, to arcybiskup Labuda rozsiada się wygodnie w swoim fotelu i mówi: mów do mnie, chcę tego słuchać. A później mój portfel mówi: nie słuchaj tego, k***a, nie chcesz już tego. A mój garaż, a raczej jego brak, mówi: będzie na to auto padać. A ja na to mówię: ale postawimy zajebistą siedzibę w końcu na YouTube'a i nie będzie na to padać i zrobimy halę. I ja to wszystko mam w planach, tylko ludzie, pieniądze nie rosną na drzewach. Chyba zadzwonię do sponsora. A nie, k***a, nie ma żadnego sponsora. O nie, niemożliwe. Za nim muszą stać ludzie, którzy mają jakieś wielkie pieniądze. To dlaczego, k***a, jeszcze mi na hale nie dali? Pytam się, skoro stoją za tym ludzie, którzy mają wielkie pieniądze, to dlaczego nie daliście mi jeszcze na hale? Już, proszę to naprawić w tej chwili. Moi kochani, moglibyście się zastanawiać po tym komediowym fragmencie, w cudzysłowie komediowy, pewnie było to suche, ale prawdziwy. Dlaczego mamy inną felgę z przodu, inną z tyłu? Otóż zwyczajnie nie mogliśmy się zdecydować. Z przodu czarne, one nie podkreślają klimatu Monalizy, ale są ładniejsze. Natomiast te z tyłu są bardziej podobne, bardziej zbliżone do tych, które były w Tokyo Drifcie i które były w Monalizie. Więc stwierdziliśmy, że zostawimy do oceny wam i z tyłu mamy inne, z przodu inne. A ten samochód i tak docelowo będzie oklejony w zupełnie co innego i będzie miał założone na siebie te felgi, które rzeczywiście były w Monalizie w Tokyo Drifcie. Moi kochani, auto z rozkładem masy 52% na przodzie i 48% na tyle. Czajcie to? Praktycznie idealny rozkład masy 50-50 i dlatego to auto się tak zajebiście prowadzi. Dla mnie to był pierwszy trening dzisiaj i robiłem co mogłem, żeby było szybko, ładnie, efektownie, żeby były agresywne przekładki, precyzyjna jazda po krawędzi i tak dalej. Mam nadzieję, że spełniłem wasze oczekiwania. Pamiętajcie, że ja się cały czas uczę i jeszcze do tego wszystkiego, moi kochani, siedziałem w tym samochodzie tak, jakby teoretycznie pierwszy raz, choć jest to całkiem zbliżone do S13. W środku, tak jak widzicie teraz na przebitkach, totalnie wszystko jest przystosowane do driftu. Kierownica, deska rozdzielcza cała z karbonu, fotele, system odłączenia prądu, nawet akumulator, moi kochani, waży 2 kg, jest wykonany z karbonu i możesz się do niego podpiąć aplikacją. I możesz sobie z telefonu sterować tym oto akumulatorem. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, teraz widzicie to na przebitce również.
Jest system łączności, w której wpinam się do kasku. Mam zamontowany do klatki z tyłu telefon komórkowy ze swoim spoterem, dziewczyną, tatą, mamą, bratem i tak dalej, i tak dalej. Mogę po prostu rozmawiać jakby przez telefon. Kask automatycznie mi się wtedy łączy ze spoterem i spoter mówi mi, dzieje się to i to. A równocześnie mogę zadzwonić do kogoś w Krakowie i zapytać, siema byczku, co tam dzisiaj na obiadek w Szamamy, jak wrócę. To wszystko w ten sposób działa. Nie będę się tutaj nie wiadomo jak rozwodził nad tym samochodem, ze względu na to, że ja go nie budowałem od zera, więc nie chcę sobie tego wszystkiego przypisywać. Ale w kolejnych materiałach, które będą pokazywać to auto podczas jazdy, podczas treningów, podczas upalania i podczas różnych dziwnych pomysłów, które przyjdą nam jeszcze do głowy, a przypominam, że samochód będzie wyglądał również zupełnie inaczej, na pewno jeszcze skupię się na technikaliach, bo wierzcie mi, że jest o czym tutaj mówić, ale to w przyszłości, żeby teraz zwyczajnie was nie zanudzać. Ja chciałbym was teraz zostawić z fragmentem poświęconym temu, jak to auto się tutaj pięknie na tej leśnej nitce toru w Kielcach toczy, żebyście mieli taki ładny obrazek na końcu. No i co, wpadajcie na mojego Instagrama, do którego teraz nazwa u góry. Życzę wam wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i w ogóle żyjcie wiecznie. I na bogato. Halo, sponsor? Sponsor, gdzie jesteś? Sponsor.